Hej, z tej strony Agna28 i dzisiaj odcinek to w co gram. A ostatnio gram głównie w Banished. Banished? Albo Banished? A, jakoś tak. Z tego co wiem, pamiętam, ta gra została zrobiona przez jedną osobę. I w sumie jest naprawdę powiedzmy dobra, naprawdę dobrze zrobiona. To jest taka typowo gra symulacyjno-strategiczna głównie, gdzie w sumie mamy za zadanie osiedlić wygnanych ludzi, bo to będzie to z wygnanie i zacząć nowe miasto, nowe życie i tak dalej. Oczywiście ja tu mam mnóstwo modów, więc nie patrzcie na ten duży kościół, na te białe budynki, bo to jest z modów i możecie te mody pobrać, bo one są na Steamie. I to jest właśnie fajne, że twórcy, chciałam powiedzieć, osoba, która to stworzyła, pozwala na dodawanie wszelakich modów, które są po prostu naprawdę niekiedy genialne. Mi się ten mod tutaj z tymi domami bardzo podoba i praktycznie na stopie, jak zaczynam nową mapę, to zawsze wybieram ten mod. Już nie pamiętam, co to był za mod. Ale wiadomo, nieważne. Moja mapa już jest w pełni rozbudowana, już nie mam gdzie dalej budować i co budować. Więc sobie tylko czekam, aż się ludzie zestarzeją i zaczną umierać. Bo gra jest tak zbudowana, że ludzie się rozmnażają głównie tylko wtedy, kiedy się dobudowuje domy. Wtedy dzięki temu młodzi ludzie z domów wyprowadzają się do nowych domów i tam tworzą własne rodziny. Takie to jest sprytne. Zaczynając grę, stoimy przed wyborem wielu różnych opcji, od klimatu, poprzez wielkość mapy, od ukształtowanie terenu, czy trudności nawet gry. Co wydaje mi się o tyle fajne, że można za każdym razem grać dużo inaczej. No tak, sformułowanie jak to dla mnie idealne. I właśnie kiedy ja nagrywam, ktoś mi zaczyna hałasować jakimiś żelaznymi gównianami. Ja pierdzielę. Rozgrywka niemal zawsze zaczyna się tak samo. Macie stodołę, macie powiedzmy takie miejsce na składowisko. I w zależności od trudności gry możecie mieć już domy postawione, albo domki będziecie musieli sami postawić. Jak macie łagodną całkiem wersję, to nawet zwierzątka macie już gotowe, hodowlane. Mapa całkiem fajna wyszła, lubię takie mapy jezieraste. Głównie w tej grze na początku musicie zapewnić im schronienie i wyżywienie. Co naprawdę bywa ciężkie i trudne, zwłaszcza jeżeli wybierzecie poziom trudny. Ojejku. Ja jeszcze nigdy nie grałam na trudnym, powiem szczerze, i wątpię, żebym się zdecydowała, bo jest naprawdę wtedy trudno. Nie mówiąc o tym, że jest szereg, wręcz mnóstwo najprzeróżniejszych chorób, która lista jest naprawdę długa, kilkanaście przynajmniej. Są różne katastrofy, są masakry normalnie. To jest genialnie zrobiona gra, chociaż wygląda dość niepozornie. Gra na Steamie kosztuje 70 ponad złotych i nadal, mimo tego, że zostało to zrobione już kilka lat temu, ma pozytywne opinie. A to znaczy, że ludzie bardzo lubią to grać. Więc ja też polecam. Naprawdę, fajna gra. No a ja się z wami żegnam. Do następnego, kiedy będzie to będzie. Pa, pa!